Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Władco potężny, wierny Boże, w swej dłoni dzierżysz losy świata. Zdobisz poranek blaskiem słońca i dajesz ciepło w dnia połowie. Zgaś płomień gniewu i niezgody, zażywię waśni i wzburzenia. Daj ciałom zdrowie i wytrwałość, pokojem obdasz nasze serca. Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Błogosławieni, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem, którzy zła nie czynią, lecz chodzą Jego drogami. Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie. Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania. Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków. Przestrzegać będę Twoich ustaw, abyś mnie nigdy nie opuścił. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim. Niech moje serce cieszy się z Twojej pomocy. Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? Jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze? Jak długo będę ból cierpiał w mej duszy, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg będzie się wznosił nade mnie? Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie, mój Boże. Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci, by wróg mój nie mówił, ja go zwyciężyłem, by się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem. Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech moje serce cieszy się z Twojej pomocy. Bóg poddał wszystkich pod władzę grzechu, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli? Ci, którzy nie wzywają Pana, drżą ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych. Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, lecz Pan jest jego ucieczką. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Pan odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg poddał wszystkich pod władzę grzechu, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu, ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu. Zachowywali przykazania Boga i prawa, które im nadał. Módlmy się. Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawiał misterium Twojej miłości do ubogich. Spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno serce i jedną duszę, a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.